Wyprzedzanie. Fazy i bezpieczeństwo w czasie wyprzedzania. Wyprzedzanie to przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. Manewr wyprzedzania należy zawsze wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności i przestrzegając ustalonych zasad, albowiem jest to jeden z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych manewrów w ruchu drogowym, szczególnie jeśli odbywa się na jezdni dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu. Przed rozpoczęciem wyprzedzania kierujący powinien upewnić się, czy ma odpowiednią widoczność i dostatecznie dużo miejsca, aby rozpocząć manewr i bezpiecznie wrócić na swój pas, nie utrudniając przy tym ruchu innym uczestnikom. Przystępując do wyprzedzania, kierujący dojeżdża do osi jezdni i obserwuje drogę przed sobą. Sprawdza, czy jest wolna i nie ma na niej zakrętów i wzniesień. Mimo iż kierującemu zależy na jak najszybszym wykonaniu manewru, nie powinien on zbytnio zbliżać się do pojazdu przed nim, aby nie najechać na niego w razie gwałtownego hamowania. I aby nie utracić widoczności, przed pojazdem wyprzedzanym, mieć możliwość obserwowania znaków i sygnałów świetlnych. Przed rozpoczęciem manewru kierujący powinien spojrzeć w lusterka wewnętrzne i boczne, aby upewnić się, czy pojazd jadący za nim nie rozpoczął wyprzedzania. Jeżeli pojazd jadący z tyłu rozpoczyna wyprzedzanie, należy zrezygnować z manewru i zaczekać aż przejedzie. Nie wolno wyprzedzać także w przypadku, gdy poprzedzający pojazd włączył lewy kierunkowskaz, sygnalizując zamiar wyprzedzania lub omijania. Po zmianie pasa ruchu kierujący powinien wyłączyć kierunkowskaz i przejechać obok pojazdu wyprzedzanego, zachowując bezpieczny odstęp, a następnie zaczekać na możliwość powrotu na swój pas. Lewym pasem kierujący jedzie tak długo, aż odjedzie na taką odległość od pojazdu wyprzedzanego, by wracając nie zajechać mu drogi. W praktyce kierujący jedzie dotąd, aż nie zobaczy wyprzedzanego pojazdu w swoim wewnętrznym lusterku. Gdy kierujący odjedzie na bezpieczną odległość, włącza prawy kierunkowskaz i łagodnie wraca na prawy pas. Odstęp od wyprzedzanego pojazdu musi być tym większy, im większa jest prędkość. Przy wyprzedzaniu pojazdu jednośladowego i kolumny pieszych odstęp nie może być mniejszy niż 1 metr. Taki odstęp jest jednak bezpieczny tylko przy niewielkiej prędkości. W trakcie wyprzedzania i bezpośrednio po nim kierującemu pojazdem wyprzedzanym nie wolno przyspieszać. Nie ma on jednak obowiązku ułatwienia manewru przez zmniejszanie prędkości czy zjechanie do prawej krawędzi jezdni. Podczas wyprzedzania w nocy wyprzedzający obowiązany jest zmienić światła drogowe na mijania, aby nie oślepić kierowcy pojazdu wyprzedzanego. O zmianie świateł powinien pamiętać także kierowca pojazdu wyprzedzanego, by nie oślepić kierowcy pojazdu, który go wyprzedził. Kierujący pojazdami wolnobieżnymi, ciągnikami rolniczymi lub pojazdami bez silnika powinni ułatwić wyprzedzenie kierującemu pojazdem silnikowym. W tym celu muszą zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni lub zjechać na pobocza, w razie potrzeby zatrzymać się. Wyprzedzanie z lewej i prawej strony. Najczęściej manewr wyprzedzania wykonuje się przejeżdżając z lewej strony pojazdu wyprzedzanego. W przypadku, gdy kierujący pojazdem poprzedzającym sygnalizuje zamiar skrętu w lewo, można go wyprzedzić tylko z jego prawej strony. Jeżeli z prawej strony nie ma miejsca, nie można wyprzedzić takiego pojazdu. Pojazd szynowy jadący po wąskiej jezdni dwukierunkowej można wyprzedzać tylko z jego prawej strony, o ile warunki drogowe na to pozwalają. Pojazd szynowy jadący drogą jednokierunkową można wyprzedzać z dowolnej strony. Jadącego na wprost pojazdu nie wolno wyprzedzać z jego prawej strony, jeśli na jezdni nie ma wyznaczonych, czyli wymalowanych pasów ruchu. Na wyprzedzenie z prawej strony pojazdu jadącego na wprost można decydować się tylko wówczas, jeżeli jezdnia ma co najmniej dwa wyznaczone pasy ruchu dla jednego kierunku. Wyprzedzając pojazd z jego prawej strony, kierujący zakłada, że kierujący pojazdem wyprzedzanym go nie widzi, a zatem musi uważnie obserwować jego zachowanie. Jadąc drogą z wyznaczonymi pasami ruchu, kierujący pojazdem wyprzedzanym włącza kierunkowskaz, gdy postanowi zmienić pas. Wówczas, w zależności od prędkości i odległości od niego, kierujący pojazdem wyprzedzającym albo ostrzeże go klaksonem. Albo zrezygnuje z wyprzedzania z prawej strony i po zmianie pasa wyprzedzi go z lewej strony. Na jezdniach jednokierunkowych wyprzedzanie jadącego prosto z prawej strony jest dopuszczalne bez względu na rodzaj obszaru. Na jezdniach dwukierunkowych na obszarze zabudowanym można wyprzedzać pojazd jedący na wprost z jego prawej strony, jeżeli są wyznaczone dwa pasy ruchu dla jednego kierunku. Poza obszarem zabudowanym muszą być wyznaczone trzy pasy dla jednego kierunku. Nigdy nie można wyprzedzać z prawej strony w miejscach, gdzie kierujący nie ma dostatecznej widoczności drogi, czyli na zakrętach oznaczonych jako niebezpieczne oraz przy dojeżdżaniu do wierzchołków wzniesień. Wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołków wzniesień i na zakrętach oznaczonych jako niebezpieczne. Kierujący nie może wyprzedzać w miejscach, gdzie nie jest spełniony podstawowy warunek bezpieczeństwa, czyli gdy nie ma zapewnionej widoczności drogi przed sobą. Przepisy zabraniają wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, także na zakrętach oznaczonych jako niebezpieczne. Na niebezpiecznym zakręcie i przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia można wyprzedzać pojazdy bez silnika oraz pojazdy jadące poboczem. Można także wyprzedzać pojazdy dojeżdżające pasem ruchu powolnego do wierzchołka wzniesienia. Przepisy dopuszczają wyprzedzanie na niebezpiecznych zakrętach i przy dojeżdżaniu do wierzchołków wzniesień, jeżeli kierujący na pewno nie wjeżdża na pas ruchu dla kierunku przeciwnego czyli na jezdniach dwukierunkowych z wyraźnie wyznaczoną osią jezdni i na jezdniach jednokierunkowych. Wyprzedzanie w miejscach przecinania się kierunków ruchu i inne zakazy wyprzedzania. Podczas manewru wyprzedzania pojazd wyprzedzający jest niewidoczny dla innych uczestników ruchu, a kierujący nim nie widzi uczestników ruchu zbliżających się z kierunku poprzecznego. Z tego powodu przepisy zabraniają wyprzedzania w miejscach przecinania się kierunków ruchu, takich jak skrzyżowania, przejazdy tramwajowe. Przejazdy kolejowe oraz przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów. Dopuszcza się wyprzedzanie na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, przejazdach dla rowerzystów i przejazdach tramwajowych o ruchu kierowanym. Dopuszcza się także wyprzedzanie na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym. Na skrzyżowaniu można wyprzedzać pojazdy bez silnika, gdyż ich niewielka prędkość daje możliwość upewnienia się, że drogą poprzeczną nie nadjeżdża żaden pojazd. Dopuszcza się wyprzedzanie pojazdów skręcających na skrzyżowaniu. Na skrzyżowaniu można wyprzedzać pojazdy skręcające w prawo, jeżeli kierujący pojazdem wyprzedzającym nie wjeżdża na pas ruchu dla kierunku przeciwnego. Na skrzyżowaniu nie wolno wyprzedzać pojazdu skręcającego, jeżeli wyprzedzający musiałby wjechać na pas ruchu dla kierunku przeciwnego. Na niektórych odcinkach dróg istnieją ograniczenia w wyprzedzaniu, niekiedy tylko określonych pojazdów. Wynika to z oznakowania znakami pionowymi i poziomymi. Są to znaki zakazu wyprzedzania i znaki poziome na jezdni w postaci linii ciągłych. Zabronione jest wyprzedzanie pojazdów uprzywilejowanych na obszarze zabudowanym.